Dzień dobry, cześć, witam Was, Fab News, Fabiola. 3 tygodnie temu nakręciłam film z prefektury Yamanashi, kiedy ta prefektura nie była jeszcze objęta statusem stanu wyjątkowego. 2 tygodnie temu rząd japoński zdecydował się, że cała Japonia ma mieć prowadzony stan wyjątkowy, ale wtedy jeszcze tak nie było. Dosyć się bałam tego wyjazdu, ponieważ mój znajomy lekarz nastraszył mnie, że na tokijskich rejestracjach być może będę zatrzymana przez policję, bo być może policja będzie kontrolowała przemieszczanie się między prefekturami objętymi stanem wyjątkowym, a nie. Jak pokażę mój filmik, nic takiego nie miało miejsca. Co nam doskwierało, to nie policja, ale raczej pogoda. I chciałabym Was zaprosić do oglądania takiego reportażu z tej mojej ulubionej, przepięknej prefektury, gdzie króluje góra Fuji. Zapraszam do oglądania. Ciekawa jestem, jak wygląda sprawa z papierem toaletowym i z ryżem, bo to były jedyne produkty, które troszeczkę brakowało. Ale ostatnio widziałam, że papier się znowu pojawił w sklepach. Rzeczy najważniejsze zawsze są, czyli świeże warzywa i owoce. Ludzie jakoś tego typu rzeczy nie wykupują, a to właśnie to buduje naszą odporność. Różne grzyby, takie tutaj rodzime, lokalne. Owoce morza. Zielone krawędki. Tuńczyki, mielone w kawałku. Są mięsa, ale mięsa nie dla nas. Papier toaletowy nadal wykupiony, ale są za to chusteczki. Nieźle mówię, jest papier toaletowy, zielony taki tutaj. Natomiast napisane jest, że na jedną rodzinę jedna paczka i wystarczy. Z warzyw tutaj jest goja. Goja to jest taki gorzki melon, jeden z tak zwanych superfoods, bardzo zdrowej żywności. I najbardziej popularna goja jest na Okinawie, gdzie rośnie. I być może goja właśnie jest tą przyczyną największej długowieczności mieszkańców Okinawy w kraju, który już słynie z najwyższej, najdłuższej średniej życia. A tu, ponieważ jest wiosna, to mamy pędy bambusa. Bardzo ważny składnik wiosennego menu Japończyków. Tutaj weźmiemy benzynę w Shell. Benzyna bardzo staniała, jak widać. Jest 119 jenów za litr. Przed erą COVID-a benzyna kosztowała około 150 jenów nawet za litr. 30 jenów to jest gdzieś złotówka, o złotówkę taniej na litrze benzyny. Tutaj są bramki, wjazd na autostradę. W Japonii jest taki system, nie wiem czy już wprowadzona w Polsce, że system ETC, czyli ETC, że opłata za autostradę będzie pobrana mi prosto z konta. Bardzo drogie. I to taka trasa, która ma długość około 100 km, którą przejeżdżamy w jakieś 2 godziny, kosztuje jakieś około 100 zł, 3,5 tysiące jenów. Czyli w dwie strony, 200 km, 200 zł. To jest nawet na japońskie warunki dość drogo. Kofu, czyli stolica prefektury Yamanashi, do której jedziemy. Sąsiednia prefektura. To są uroki wiosny japońskiej. Zobaczcie na te sakury, na wiśnie po lewej stronie. Bo nie powiedziałam najważniejszego. My teraz zobaczymy wiśnie. Jedziemy na sakurę, dlatego że w prefekturze Yamanashi wiśnie kwitną 2 tygodnie później. Tutaj mamy prawdziwą wiosnę dopiero. A tak wygląda japońska prowincja. Jeszcze jesteśmy blisko cywilizacji, ale kiedy wjedziemy w góry, będzie tylko natura i my.
Dojechaliśmy już do prefektury Yamanashi i jesteśmy pod domem, w którym spędzimy najbliższe 3 dni. Domek jest wysoko w górach, położony na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza. I w promieniu kilku kilometrów nie mamy żadnych sąsiadów, oprócz sarenek i podobno niedźwiedzi. Ale przed tym czeka mnie podjazd na tą górę. To ja mówię na to zawsze, że to jest trasa Paryż-Dakar. Nawet nie w Polsce nie ma takich dróg. No ale dzięki temu jesteśmy tam sami, także coś za coś. I zawsze tam trochę takim zreszczykiem podjeżdżam, bo pierwszy raz jak tam podjeżdżałam, to auto stanęło w połowie i wpadłam w lekką panikę. Akurat nie był tajfun, nie było to w nocy, więc nie było to miłe przeżycie. No ale też jest taka smutna historia, bo poprzedni właściciel domku miał tutaj straszny wypadek, spędził 10 miesięcy w szpitalu, bo też właśnie mu się zsunęło to auto. I on się zamienił z jakimś młodym kierowcą, chciał go zastąpić, ale zrobił tak, że poszedł od tyłu samochodu i auto się na niego zsunęło. Tak jest właśnie w środku. Tutaj jest salonik. Taki. Tutaj on jest razem z taką wnęką kuchenną, gdzie można sobie coś ugotować. I domek ma dwie sypialnie w stylu japońskim, więc dzisiaj będziemy spali jak Japończycy. Tego w Tokio nie mamy, więc to zawsze jakaś atrakcja. Tu jest druga sypialnia. Każdy pokój jest z widokiem na Fuji, który dzisiaj nie widać, ale o tym za chwilę. Tu wygląda. A tu jest łazienka w stylu japońskim także. I taka wanna jest głęboka, że jak się siedzi, to można mieć tutaj aż po prawie po szyję, być zanurzony w gorącej wodzie. Tu jest umywalka i pralka. Pralka jest, jeszcze pamięta chyba króla ćwieczka japońskiego. Japońska frania, bo tutaj jest część do mycia, do prania, tu jest część do suszenia, do wirowania. Ale jest tak, takich gabarytów, że chyba tylko taka tutaj pasuje. Ale większym atutem domku jest widok i weranda. A jeszcze tutaj możecie zobaczyć te grzejniki na naftę, które się używa w Japonii dosyć powszechnie, nawet w Tokio. Bo tutaj jest taki właśnie pojemniczek, się to otworzy, tu się nalewa naftę, o jest pełna, ciężka. Dobrze, jak ktoś o nas pomyślał, właśnie tak to wygląda. A tu jest balkon, weranda, Japończycy mają weranda, więc ja też. I tam, dokładnie za tymi chmurami, taki boczek tu widać, widzicie tutaj, bo nie musicie mi wierzyć na słowo. Nie, nawet bok schowała, jest Fuji. Ale Fuji to jest taka góra, kobieta, która jest bardzo kapryśna i ona się nie za bardzo lubi pokazywać wiosną czy latem. Ona lubi zimę, ona lubi zimno i w zimie widać ją w pełnej krasie. A teraz ewidentnie ma focha, bo jest w chmurach, ciemno, albo ma COVID-a, jest pod lockdown i się schowała, dostosowała się do, idzie z duchem czasów. Słuchajcie, taka sytuacja. Miała być wiosna, miała być Fuji, jest zima. I ledwo zjechałam z góry, auto mi się ślizgało tak strasznie na boki, że miałam serce w garle. Z mojej Kambodży trzeba było zjechać. A teraz zobaczcie tutaj, jaka zima dookoła. O zobaczeniu Fuji nie ma mowy. Jutro ma być słońce, ale to się okaże. Jadę 20, bo jest bardzo ślisko. Odśnieżania nie było żadnego jeszcze. A nasz domek jest tam po prawej stronie. Zostawimy auto na dole i musimy wejść na piechotę na górę. Teraz trzeba wejść po tą górę. Tutaj w zimie też auto nie podjeżdża. Spędziłyśmy tu ponad tydzień na święta razem z Hanią. No i żeśmy w takim śniegu brnęły prawie po kolana. Hania na to mówiła K2. Więc nie wchodziłyśmy na K2.
jakieś ślady, ale nie wiem czyje, takie duże, okrągłe. Jak więcej śniegu pada, to są to takie ślady, wyglądają jakby goryla tu chodził. Doszukałyśmy się w zimie ma 6 rodzajów śladów i niektóre wyglądały jak takie buciki dziewczynki małej na obcasach, takie kozaczki gdzieś takiej wielkości. Nie wiem jakie zwierzę ma ślady, ale dam zdjęcie, to może ktoś z Was będzie wiedział. I mi powie, co to mogło być za zwierzę. Dobrze, że już w domu. Nareszcie. Nie widać naszych sąsiadów prawie, po przeciwnej stronie góry. Trochę ich zasypało. No i doczekałam się. Zobaczcie, jaki widok. Dzisiaj jest wreszcie słońce. Czwarty dzień pod Fuji. Zima oczywiście, bo wczoraj padał śnieg, ale, zobaczcie jaka piękna jest Fuji. Taki widok z balkonu. Jest pokryta cała śniegiem, chociaż dzisiaj jest połowa kwietnia. Tu jest moja gubałówka. Zawsze mówię na to miejsce gubałówka. A nawet jak nie widać Fuji, to jest ta piękna góra naprzeciwko. Góra Fuji jest najwyższą górą w Japonii, no i symbolem tego pięknego kraju. Wysokość Fuji to 3776 metrów nad poziomem morza. Jest oczywiście nadal cała ośnieżona i tak ten stan będzie trwał gdzieś do czerwca. Około lipca, kiedy rozpoczyna się bardzo krótki sezon wspinaczkowy, on trwa od gdzieś tak 9-10 lipca do pierwszego weekendu września. Poza tym sezonem wspinać się oficjalnie nie wolno, ale wiele ludzi podejmuje takie próby i oczywiście dochodzą do szczytu, tylko że wtedy nie działają schroniska, toalety, oczywiście nic nie można kupić, no i gdyby nam się noga powinęła w sensie dosłownym, to musimy na własny koszt wzywać pomoc, helikopter. No i to jest raczej nieopłacalna rzecz. Co roku na Fuji wchodzi około 300 tysięcy osób. Pod górą Fuji znajduje się niesławny las samobójców, tak zwana Aokigahara albo Jukai. Aokigahara to jest nazwa geograficzna. Aokigahara, czyli błękitne łąki. Natomiast Jukai to jest morze drzew. Jak się powie Japończykom Jukai, to zaraz mają takie bardzo pejoratywne skojarzenie, że te drzewa to są drzewa samobójców, ponieważ tam Japończycy jadą, aby odebrać sobie życie. Jest to około 100 przypadków rocznie i taką ich ulubioną formą śmierci jest właśnie powieszenie się na tych drzewach w lesie Jukai. 100 przypadków to nie jest tak dużo. No można powiedzieć, że w skali roku odbiera sobie tam życie. Można powiedzieć, że co 3 dni jedna osoba odbiera sobie życie pod Fuji. Raz w roku las jest przeczesywany przez specjalne służby oraz też dołączają do nich ochotnicy, którzy szukają właśnie ciał. Często są to już tylko kościotrupy, zostają same kości. Rząd japoński chyba w 2008 roku zaprzestał podawania tych danych, więc my teraz dokładnie nie wiemy, ile osób się znajduje tam rocznie. Natomiast Japonia, jeżeli chodzi o samobójstwa, wcale nie bryluje, powiedziałabym. Według WHO najwięcej samobójstw popełnia się w Gujanie. Jest to kraj w Ameryce Południowej. Później jest afrykańskie Lesoto i Rosja. Czyli Gujana, Lesoto i Rosja, a dopiero na 30. miejscu znajduje się Japonia. Polska, na pewno chcecie wiedzieć w tym rankingu, jakie zajmie miejsce, więc 37. Polska jest 37, tylko 7 miejsc za Japonią. Japończycy, których kiedyś pytałam, robiłam taki sondaż na ten temat, dlaczego, słuchajcie, chce się komuś jechać 100 km z takiego Tokio pod Fuji, potem tam nie jest łatwo dotrzeć, tak naprawdę. Jeżeli jedzie samochodem, no to trzeba gdzieś to auto porzucić później.
I dlaczego właśnie tam? To oni powiedzieli, że na Kamaga i Rukara, bo mamy tam pokrewne dusze. Także są tam inne martwe dusze i jakoś tak jest im z psychicznego punktu widzenia może łatwiej. Ale ten temat dokładnie omówimy sobie innym razem. Natomiast chciałam Wam powiedzieć taką ciekawostkę, że którzy przyjeżdżają faktycznie pod Fuji, żeby powiedzmy sobie nawet parafrazując słynne powiedzenie o Neapolu, by zobaczyć Fuji umrzeć. I taki znany jest to przypadek z ubiegłego roku, z października, youtubera, który zafascynowany tym pierwszym śniegiem w zeszłym roku postanowił wejść na górę Fuji i zrobić wideo live. W Japonii od YouTube'a jeszcze bardziej popularne są takie strony, które pokazują live. Dużo ludzi z tego tylko żyje, że codziennie, czy też co kilka dni nakręcają taki live. No i on chciał zdobyć bardzo dużo głosów, bo im więcej osób ogląda, to jest tym większe prawdopodobieństwo, że dostaniemy tak zwane fanty, czyli punkty. No i z tego taki youtuber żyje, bo połowę tych pieniędzy, które wpłacą oglądający, zostawia sobie strona, a połowę wypłaca youtuberowi, znaczy youtuberowi, temu filmowcowi. I ten człowiek w trakcie kręcenia filmu na szczycie Fuji pośliznął się. Jeszcze przed tym, ja oglądałam ten film, nie wiem czy on dalej jest w necie, postaram się go poszukać, jeśli jest, to podam do niego link. No to dosyć taki makabryczny filmik, bo on stamtąd strasznie się śmieje, tak? Mówi hi hi hi, ha ha ha, o jestem na szczycie, o ślisko, o ho, mogę już się pośliznąć i tak dalej. O suberu suberu po japońsku mówił. No i w pewnym momencie widzimy, że kamera zaczyna robić koziołki i on zaczyna spadać. I wtedy ci właśnie oglądający ten program na żywo poinformowali natychmiast policję, że no, pan filmujący chyba coś mu się tam przydarzyło niedobrego. I rozpoczęto go szukać. Znaleźli go 4 dni później, o ile dobrze pamiętam. I wyobraźcie sobie, że on spadł ponad 1000 metrów. I znaleziono go na 7 stacji. I znaleziono go... chyba rozpoznano po jakichś badaniach genetycznych, dlatego że to ciało tego człowieka było nie do zidentyfikowania. Nawet nie wiedziano, że to jest kobieta czy mężczyzna. Tak musiały te zwłoki być uszkodzone w trakcie spadania, więc ja bym tutaj bardzo gorąco jednak odradzała wspinaczkę poza sezonem. Teraz stanęłam za kamerą, żeby Wam troszeczkę zoomować, na ile potrafię. I zobaczcie te garby, o których mówiłam. Tak właśnie wygląda góra Fuji z bliska. Wracamy już do Tokio. Niestety, koniec 4-dniowej laby. Dzieci czekają. Albo i nie. Może wolą wolną chatę. A my jedziemy teraz do Panorama Dai, po angielsku Panorama Deck, czyli takie miejsce, obserwatorium na wzgórzu, skąd widać Fuji oraz jezioro Yamanaka-ko, jedno z 5 jezior Fuji oraz południowe Alpy. Tu wyżej jeszcze śnieg leży. Jesteśmy już blisko zachodu słońca. Alpy południowe, Alpy japońskie. Tu jest przepiękny widok nocą, kiedy całe jezioro jest oświetlone dookoła. Światełka wygląda jak takie diamenciki z góry. Bardzo dużej partu przyjeżdża na taką romantyczną randkę. Ale nawet o tej porze jest sporo osób. Tutaj sobie zaparkuję. Znane miejsce, punkt widokowy Panorama Dai, skąd widać właśnie za moimi plecami Fuji, a tam widzicie Alpy japońskie, południowe Alpy, są Alpy północne i Alpy południowe. Etymologia nazwy Fuji chyba najbardziej wskazuje na to, że nazwa pochodzi z języka Ainów, czyli tych takich pierwotnych ludów japońskich, którzy obecnie zamieszkują wyspę Hokkaido.
I w języku Ainów Huci, nawet nie Fudzi, tylko Huci oznacza starą, świętą kobietę. No ale to jest też bardzo takie dziwne, dlaczego Ainowie z wyspy oddalonej o 1000 kilometrów mieli nadać by nazwę Fudzi. Fudzi, okej, widać z Tokio, czyli z odległości 120 kilometrów, no ale z 1000 już no, raczej nie. Ale gdyby ta wersja akurat nie była prawdziwa, bo są jeszcze inne wersje powiązane z językiem, rodzimym językiem japońskim, gdyby wersja ainowska była prawidłowa, to według niej Fudzi jest kobietą. I tak też uważali szogunowie. Bo za czasów szogunatu, aż do otwarcia Japonii na świat w czasie restauracji Meiji w 1868 roku, według jednych podań na górę Fudzi kobiety mogły wchodzić tylko raz na 60 lat. Według innych źródeł w ogóle był im wstęp zbroniony. A to dlatego, że jako że Fudzi jest uważana za kobietę, to wejście jakiejkolwiek kobiety na jej zbocze mogłoby wywołać zawiść królowej gór, a ta zawiść zaowocowałaby erupcją. Dlatego kobietom był wstęp zbroniony. Czy to jest prawda? Nie wiemy. Erupcji była kilka. Kobiety na pewno w przebraniu nieraz na nią się wspinały. Jak... No i już wracamy do Tokio. Zawsze zostawiam tu swoje serce pod Fudzi. I marzę o tym, że pewnego dnia, już niedługo, zamieszkam tu na stałe. Jak się okazało w czasie mojej kilkudniowej wyprawy, strach ma po prostu wielkie oczy i nie wolno mu ulegać. Trzeba zawsze wszystko sprawdzić samemu i nie poddawać się. I przede wszystkim się nie bać, bo nie ma czego.